Jesteśmy właśnie na drugim dniu Alterfestu w Mysłowicach. Jest z nami Color Blue, zespół, który występował jako pierwszy. Jak wrażenia po tym koncercie? No bardzo fajnie, jesteśmy pod wrażeniem. W sensie spodziewaliśmy się, że po prostu będziemy czuć się bardzo swobodnie, bo już wczoraj tu byliśmy. Ja się nie spodziewałam, że się będę czuć swobodnie. Ja się po zejściu ze sceny trzęsłam na przykład. Ale bardzo pozytywnie. Tak, no, więc pozytywnie się trzęsło. Mamy trochę inne odczucia. My już wczoraj tu byliśmy, ja poczułem już wczoraj klimat i no, cieszę się bardzo, że się wszystko udało w miarę. Chociaż mieliśmy drobne potknięcia na początku, ale no cóż. No najważniejsze jest to, że końcowo jest pozytywnie. Ale właśnie, jest to wasz pierwszy koncert na łamach nowej trasy związanej z ostatnio wydanym singlem, także właśnie, jak wasze odczucia związane z tym, że ta trasa już oficjalnie się rozpoczęła? No cieszymy się, bo sporo było przygotowań, więc no już czekaliśmy, aż się w końcu zacznie, żeby no, zaprezentować też nowe utwory. Wydaliśmy właśnie ostatnio Turnus. W ogóle klimat tutaj Alterfestu, ten park Słupna. Tak, nie spodziewaliśmy się w ogóle, że to miejsce ma taki klimat, bo bardzo to pasuje do turnusowej atmosfery, więc fajnie, że to się tak wszystko dograło i spięło w całość. I też gramy w nowym setupie, mamy nowe aranżacje, więc myślę, że jesteśmy podekscytowani, że możemy zagrać w trochę innym ustawieniu. Dużo nowości na Alterfeście w tym roku w takim razie. Też pochodzicie z Zagłębia Dąbrowskiego. Jest to niedaleki region stąd, choć inny jednak niż Śląsk. Jak się czujecie też grając jednak w regionie tak niby bliskim, trochę kojarzonym z wami, ale jednak innym? Znaczy, w sumie czujemy się jak w domu, bo Mysłowice nam są bardzo bliskie. Nasz zaprzyjaźniony zespół The Silver Moon, z którymi mamy na razie wspólny singiel, ale jeszcze będzie epka niedługo. Mają w ogóle salkę w Moku w Mysłowicach do prób, więc często bywamy w Mysłowicach, więc w sumie czujemy się tak naprawdę jak w domu. Tak. No. Nie odczuwamy tych różnic geograficzno-politycznych, więc jest tutaj nam dobrze. Czyli sporu regionalnego tutaj zaznać nie można. No właśnie, wspominaliście o nowościach, jakie wydaliście lub wydacie w niedługim czasie, że szykuje się epka, szykuje się ogólnie sporo nowych rzeczy od was. Czy jesteście w stanie na tym etapie powiedzieć, że będzie to jakaś większa zmiana w waszym brzmieniu do tej pory, czy też raczej nie wyłamujecie się z konwencji? Na razie w sumie utrzymujemy się w takim klimacie alternatywnym bardzo. Smutnym też. No, jesteśmy przed wydaniem naszego pierwszego albumu, który no, niedługo się ukaże. Nie możemy jeszcze zdradzić, kiedy dokładnie. Sporo będzie nowości. Właśnie jeszcze wspominałem o tej epce, bo mieliśmy poprzednią trasę i wiosną tego roku właśnie z zespołem The Silver Moon, gdzie już te utwory z epki, która się ukaże niedługo szybciej niż nasz album. To tak, zgubiłem wątek, co się zdarza, ale tak, no utrzymujemy się w miarę... Mi się wydaje, że też ciężko powiedzieć, że czy my się utrzymujemy w jakimś stylu, bo to co robimy raczej najpierw robimy, potem to jest określone jakimś stylem, więc ciężko stwierdzić, w którym kierunku to pójdzie. No na razie siedzimy w elektronice, natomiast to, że z chłopakami będzie epka, to nas trochę, że tak powiem, pcha w stronę instrumentów akustycznych też, żywych, więc... Myślę, że to się naturalnie będzie rozwijało z czasem. Dokładnie. Czyli w takim razie na razie jest to trudne do sklasyfikowania, choć jakie to będzie przekonać musimy się sami. Dobrze, tak więc dużo, dużo nowego materiału od was będzie. Część w takim razie waszych planów na przyszłość już znamy, no ale właśnie, plany koncertowe. Trasa dopiero się zaczęła, jeszcze trochę potrwa, powiązana właśnie z singlem pod tytułem Turnus, który też mieliśmy tutaj przyjemność usłyszeć. A gdzie jeszcze będziecie grać w tym roku? No za tydzień w niedzielę gramy w Pszczynie, więc nadal jeszcze zostajemy na Śląsku. Później Warszawa. Tak, w Warszawie gramy w lokalu Turnus na Wolskiej, więc w ogóle odkryliśmy ten lokal przed premierą Turnusu i stwierdziliśmy, że to jest idealne w ogóle połączenie Turnusie zagrać, więc też się cieszymy, bo wrócimy znowu do Warszawy. Po raz drugi będziemy już grać, bo wcześniej na wiosennej trasie byliśmy w Chmurach.
Później Świnoujście, gramy na Famie, więc tam też będzie ciekawie, no bo turnus nad morzem, także fajnie się też będzie składać. No i finał wracamy znowu na Śląsk, w Tarnowskich Górach będziemy grać. Potwierdzam, że to jest prawda. Także tak wygląda nasze plany trasowe z turnusem związanym. Tak więc podsumowując już, czeka nas naprawdę bardzo aktywna reszta tego roku w wykonaniu Color Blue, nie tylko jeśli chodzi o nowy materiał, ale także bierzemy pod uwagę koncerty, także naprawdę myślę, że warto się przyjrzeć tej dwójce, a także zespołowi The Silver Moon, który będzie im towarzyszyć. Dziękujemy Wam bardzo za ten wywiad i cóż, do zobaczenia na tym festiwalu jeszcze i wkrótce również. Dokładnie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.